Witam w kolejnym odcinku serii Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. W poprzednim odcinku dokończyliśmy tak naprawdę tutorial, przy czym jeszcze pewnie nieraz spotkamy się z jakąś lekcją, nie tylko zaklęć, ale też gry. Gra naprawdę jest bardzo dobra w tłumaczeniu swoich mechanik dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z grami. Byłaby świetnym tytułem. Zwłaszcza na tych najprostszych poziomach trudności. Gra ma również tryb story, tak, czyli tryb fabularny, gdzie walka jest uproszczona do maksimum. Więc zaraz udamy się na nasze pierwsze zajęcia. Musimy udać się na lekcję. Zresztą możemy sobie wejść tutaj w nasz log, sprawdzić misję. Póki co mamy dostęp do... Tu mamy filtrowanie, różne sidequesty, inne wyzwania. Obecnie mamy tak naprawdę tylko misję główną. Weź udział w swoich pierwszych zajęciach w Hogwarcie, rozpocznij swój pierwszy dzień. Jeszcze nie mamy tych wszystkich celów, ale po rozmowie z profesor Weasley wiemy, że musimy udać się na lekcję zaklęć, na lekcję czarnej magii, obrony przed czarną magią, przepraszam. I musimy udać się do Hogsmeade po zapasy. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Z poziomu mapy możesz śledzić dostępne misje. Żółty symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównych misji rozwinie fabułę, odblokuje nowe funkcje i zapewni punkty doświadczenia. Zajęcie z obrony przed czarną magią. Mapa przewodnika wskazuje, że lekcje profesora Hecate odbywają się w dolnej części skrzydła astronomicznego. Łatwo będzie się zgubić w tym zamku. Zaczarowany kompas przewodnika pomoże... Tak, i to jest to, o czym wspominałem, kiedy mówiłem o... Kiedy wyłączyłem kropkowaną linię na mapie, na minimapie. Mamy mechanikę, czy tam zaklęcie, które nam już to pokazuje. To jest taką nawigacją po prostu. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć i lub poziomu. W takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom i lub niezbędne zaklęcie, aby aktywować misję. Nowe zaklęcia można zdobywać, wykonując zadania profesorów lub jako nagrody z misji. Śledź główną misję, używając A, aby kontynuować. Ok. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Tak i kilka ważnych punktów. Profesor Fig podkreślił, że ten nasz wyjątkowy talent kontaktu z antyczną magią jest bardzo, ciąży nas pewna odpowiedzialność. Musimy, by może go chronić przed padnięciem w niepowołane ręce, musimy sami zademonstrować pokaźną wiedzę o magii, by być w stanie się obronić, tak, by być w stanie bronić tego,
Alentu. Dodatkowo wspomniany jest, czy profesor w ogóle, dyrektor, tak, profesor Black był przedstawiony jako postać nieprzyjemna, Fig mu nie ufa. Weasley jest wicedyrektorką, więc musi współpracować z dyrektorem poniekąd, tak. Nie wiemy, czy w sumie Black do końca jest, czy jest tylko nieprzyjemny, czy ma nieprzyjemny charakter, czy w jakiś sposób jest szemraną postacią, nie wiemy tego jeszcze. Fig mu nie ufa. Fig jest, ma osobiste powiązanie i osobistą agendę związaną z nami i z antyczną magią, bo wiemy, że jego żona to badała i zginęła przy tych badaniach. Więc Fig jest, może nie, nie jest do końca neutralny jako nauczyciel, jako opiekun, tak. Jest trochę stronniczy, zależy mu na odkryciu tych zagadek z nami, żeby w jakiś sposób może pogodzić się z bezpieczeństwem swojej żony, czy oddać jej może cześć tym sposobem. Więc tutaj nasze zaufanie, czy ufać profesorowi Figowi i trzymać się jego zaleceń, no to do nas zależy. Póki co trzymamy się jego strony, znamy go, tak, jest jedną postacią, z którą coś przeżyliśmy, w jaki sposób jej ufamy. Szkoła dla nas jeszcze jest miejscem nieznanym. Dobra, idź na lekcję obrony przed czarną magią. Tak, i tutaj mamy teraz to, oprócz zaznaczenia tego na mapie, która fajnie, że nam mówi, gdzie mamy iść, ale na przykład, no teraz odblokowane misje poboczne. Widzimy je, mają taką szarą ikonkę lub diament. Dostępne misje poboczne można znaleźć w Hogwarcie oznaczone, tak, misja poboczna będzie oznaczona w pierwszej kolejności czarną flagą. Czarna flaga oznacza, że na tej mapie jest jakaś misja poboczna. Natomiast potem już jakby wchodząc w ten obszar, są oznaczone diamentem lub tą szarą taką tarczą. Odkrywamy je przemierzając świat, posuwając fabułę, zapewniają punkty doświadczenia, ale nie posuwają do przodu głównej historii. Zobaczcie, że też mapa, oprócz śledzenia misji, pokazuje nam też ogólne, po prawej stronie w górnym rogu, rzeczy do zebrania, tak, skrzynie skarbów, strony przewodnika, posążki, demimona, nie wiem jeszcze, co są rzeczy, stoły astronomiczne, a po najechaniu na konkretny obszar zawęża nam, ile tych rzeczy jest w danym obszarze. Na przykład tu widzimy, że na wielkich schodach mamy tylko 7 skrzyń skarbów, tylko, to jest bardzo dużo, 25 stron przewodnika. Te strony są wszędzie. Zresztą zaraz wam pokażę. Tutaj na przykład, o, proszę, gdzie nie popatrzymy, to jest jakaś strona. Tam sobie lata jedna. Gdzieś tutaj pewnie zazwyczaj słyszymy jakiś taki podźwięk, kiedy jest jakaś... O, proszę, tutaj jest kolejna, to już możemy odkryć. Fontanna w sali głównej. Bogato zdobiona fontanna z wiernie przyrzeźbionymi posągami mieszkańców magicznego świata, włączając w to kamienne syreny, oznaczająca podstawę. I 80 punktów doświadczenia. No pięknie. Więc gdzie się nie spojrzymy, te strony... O, kolejna strona lata tam, tak, czy to jest ta sama? Tak, to jest ta sama. Więc tych stron jest mnóstwo naprawdę, ale niektóre są naprawdę też ukryte. Tu widzimy, że mamy pierwszy sidequest. No i właśnie, i gra już nas rozkojarza. Słuchajcie, idźmy do głównego zdania, idźmy na to nasze zajęcie. Teraz, oprócz, co chciałem pokazać wcześniej, oprócz pokazania nam, gdzie coś jest na mapie, no ale to nie jest zbyt praktyczne, prawda, bo okej, wiemy, że musimy przejść przez jakiś dziedzińczyk, no i iść na wprost do sali zajęć obrony przed czarną magią, ale przytrzymując górny D-pad, dostajemy takie piękne zaklęcie tutaj nawigacji i znowu jest to świetnie wytłumaczone w świecie. Czy tyle, ta kolejna strona? Tak. O, proszę, tutaj był przykład loading screen, tak, ale znowu, to nie jest loading screen, który nas teleportuje gdzieś, tak, ten świat, ten zamek jest połączony. Tylko oczywiście jest duża mapa, duży obszar, więc to po prostu wymaga ułamków sekundy, żeby się załadować. I Rytek. Okej.
Możemy się pobawić oczywiście globusem. Ulubione zajęcie czarodziejów. Zabawy. Okej. Okay. Odpniemy sobie. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ignacja Wildsmith, czy jak jej tam jest. Potrafię być rytmie. Podobno jest sposób, jakiś mod czy coś na ograniczenie jej gadatliwości na PC-cie. Ale na razie mnie nie irytuje. Okej, rozpoczynamy pierwszą lekcję. Stupify! Żaruj w kiot! Bombard! Levioso! Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No i pierwsze oczywiście uczymy się naszą minigierką zaklęcia. Levioso. Widzimy, ma ono żółtą ikonkę i to są istotne rzeczy. Bo kolor ikonki sugeruje nam rodzaj zaklęcia i now, jakie. Let's try something a little larger. I na jakie kontry zaklęcia się nadaje. Let us begin with a basic cast. Tak, już widzimy, to jest, obecnie UI nam tego nie mówi, ale obecnie ten manekin ma tarczę. Żółta tarcza sugeruje nam, że tak, postać jest... Widzisz, jak dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Żółta tarcza sugeruje... A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Przebij się przez żółtą tarczę, by przy pomocy jednego zaklęć kontroli, tak jak zaklęć lewitacji, będzie mieć ich więcej, więcej zaklęć w danej kategorii, tak? Ja nazywam te żółte zaklęcia zaklęciami defensywnymi, bo one CCD takimi zaklęciami, tak, crowd control, unieruchamiają wrogów, więc one są przydatne pod tym kątem. Good. Now the basic cast. Well, i teraz możemy już normalnie udawać zniszczenie. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Czy zaklęcia dosyć proste, potem się to robi dosyć ciekawe. This should be easy. You're good. How perceptive. Protego. Complicates things. Good form. Thank you. I know. Lucky. Nothing lucky about it.
użyliśmy sparowania, żeby zjechać mu tarczę. Nawet nie użyliśmy Leviosa. Podnieśliśmy go Leviosa i łatwo się go pokonaliśmy. Oczywiście niektórzy wrogowie są odporni na Leviosa, na przykład wielkie trolle, czyli zwierzęta. Thank you, Professor Hecate. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Możemy też porozmawiać z NPC-tami, z różnymi postaciami, uczniami, którzy są z naszego roku i uczestniczą z nami na zaklęcia. Dodatkowo Profesor Hecate też zademonstrowała pewnego rodzaju filozofię tej gry, tak? Ci profesorowie w jakiś sposób też oddają jakieś ideały. Ona tutaj pokazuje, że jako taka trochę taki trop Jody, tak? Pomimo tego, że jest może fizycznie niedoskonała, to ma ogromną wiedzę i jest w stanie bronić się. Nic nie jest w stanie jej zagrozić. Okej. Kto tutaj jest na... I'd hate to face Professor Hecate in a duel. E-mail dla Reyes. You dueled Sebastian. Adelaide poznaliśmy w pokoju wspólnym. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Tak, profesor Hecate też wspomniała, że znowu, co ma sens dla wydarzeń naszej gry, raczej z czarnoksiężnikami nie będziemy walczyć. To był problem Pottera, tak, i śmierciożerców. My tutaj mamy te powstania goblinów, więc właśnie z nimi raczej będziemy się mierzyć. Mm-hmm. O, tutaj też znamy Artura. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Okay. I jeszcze tutaj nice nasz work. Partner w pojedynku, Sebastian Sallow ze Slytherinu, jak widzimy. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Tak. W jaki sposób znowu odniesienie się do naszej przygody, dostania się do szkoły? Lub naszej tajemniczej przeszłości, tak? Czemu dopiero zaczynamy szkoły na piątym roku? Dla uczniów to musi być nie do zrozumienia. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. I ukończyliśmy drugą misję główną, co nam dało też doświadczenie, bo i nowy poziom, i zakończyliśmy wyzwanie, więc możemy wejść tutaj w menu wyzwań. Eee...
Tak, zbierz strony przewodnika. Znaleźliśmy jedną, odblokowaliśmy pierwszy poziom, to potem rośnie dosyć szybko. Mamy uroczyste okulary Hogwartu jako nagrodę. I teraz musimy zebrać 8 stron przewodnika po kolejnej nagrodzie i będą to rękawice. By the way, to są elementy takie jakby dekoracyjne. Możemy zbierać ekwipunek, który ma jakiś tam sposób cechy pasywne. I zebrany ekwipunek odblokowuje nam ten wygląd. Mamy tutaj transmog system, tak? Możemy zmieniać swój wygląd dowolnie. Jak tylko odblokujemy jakąś część garderoby, jak tylko ją po prostu znajdziemy, ona jest zblokowana na stałe, możemy ją potem nałożyć na każdą inną część garderoby, czyli wyglądać, będziemy wyglądać tak, jak chcemy, a efekty pasywne są niezależne od wyglądu, bo będziemy sobie mogli zmieniać. I tutaj na przykład są elementy stricte dekoracyjne, czyli to jest coś, co możemy nałożyć na nasz wygląd, kiedy mamy daną rzecz założoną. Menu wyposażenie, jak widzicie, mamy tutaj puste niektóre elementy, ale możemy zmienić wygląd pod X, tak? Nie mamy żadnego innego stroju. Możemy zdjąć i być w piżamie. Nie daje nam też żadnych tych... Możemy na przykład zdjąć sobie kapturek i biegać, czy pelerynkę, biegać bez. Możemy też nałożyć oczywiście... nowe elementy i tutaj zobaczcie, mam jakieś oczywiście tak, moje DLC-ki to DLC-ki z preorderu, tak, zamówiłem sobie preorder po pierwszych recenzjach, bo wiedziałem, że chcę zagrać grę wcześniej, tak, preorder dawał dostęp do tak zwanego early accessu, no ale tak naprawdę to jest wcześniejsza premiera, tak, gra ma opóźnioną premierę dla osób płacących mniej. Właściwa premiera się po prostu przesuwa, więc mam niektóre itemy w ten sposób zdobyte, a niektóre były przy okazji właśnie Early Accessu i przy okazji premiery były wydarzenia na Twitchu, gdzie oglądając content Hogwarts Legacy można było odblokować parę takich customowych itemików. Więc możemy oczywiście wybrać wygląd oryginalny jakiegoś itemu albo inne rzeczy stricte dekoracyjne. Kolekcje to są te stricte dekoracyjne. Możemy też oczywiście, pomimo tego, że mamy założony item, wybrać brak wyglądu, tak? Załóżmy, że chcemy mieć założone okulary, tak? Coś na twarz, bo daje nam pasywne bonusy, ale nie chcemy na przykład, żeby nasza postać miała ten wygląd. Więc te okulary obecnie nic nie dają, więc to nie ma znaczenia, czy je mamy, czy nie. Itemy możemy zniszczyć, na przykład, ponieważ kończy się nam miejsce w wyposażeniu, albo sprzedać. Oczywiście sprzedawanie ich jest bardzo wartościowe, no ale czasami może się zdarzyć tak, że będziemy na jakiejś dłuższej misji, sloty nam się skończą, a będziemy na przykład nie będziemy mogli pozbierać jakiegoś legendarnego itemiku, który na przykład jest bardziej kosztowny, więc wtedy nam się opłaca zniszczyć jakiś item bardziej podstawowy. Ale tak, nie staramy się niszczyć, staramy się zachować. Mamy tu jakieś rękawiczki. Mamy kaszkiet. Okej. Okay. A tak, to są chyba te rzeczy z naszej pierwszej misji. Mamy też niektóre rzeczy zablokowane. Uchwyty różdżek. Nie znaleźliśmy jeszcze żadnej, więc nie możemy założyć. Latające wierzchowce. Nawet na mojej głównej postaci po 33 godzinach nie odblokowałem jeszcze wierzchowca i miotła oraz jej ulepszenia. Widzimy też w tym menu nasze zdrowie maksymalne, determinowane przez poziom, obronę i ofensywę. To są pasywne cechy wynikające właśnie z naszego wyposażenia. Nasz poziom i nasze pieniążki. Spoglądnijmy sobie na naszą misję. Skończyliśmy lekcję broni przed czarną magią. Mamy teraz chwilę na zajęcie zaklęć. Dodatkowo po rozmowie z Sebastianem mamy też dodatkowy side quest i jest to klub pojedynkowy. Musimy go znaleźć gdzieś tam w wieży zegarowej. Gra daje nam dowolność. Moglibyśmy teraz pójść tam i to zrobić, ale ponieważ jest to klub pojedynkowy, to wolałbym mieć troszkę więcej zaklęć, zanim zacznę walczyć. Także może pierwsze lekcje jednak.
Tak, skończyliśmy też dwie misje główne, dostaliśmy legendarne rękawice. Jest to wygląd wyposażenia, one nam nic pasywnego nie dadzą, ale możemy sobie na przykład założyć, zmienić wygląd naszych tutaj założonych czarnych rękawic na te legendarne. I kolekcja to oczywiście jest miejsce, gdzie możemy przeglądać wszystkie zebrane itemy. Mam ich tutaj 16 znowu, to wynika z tego, z tych itemów DLC-kowych, tak? Dodatkowa zawartość. To są rzeczy z preordera, to są rzeczy z Twitcha, to są rzeczy gdzieś tam jeszcze w jakiś sposób zdobyte inne. Strony Revelio, tak? To są te dwie strony, które znaleźliśmy. Książki z przepisami i fontanny, one tutaj są zawsze na następne, możemy sobie do nich wrócić i przeczytać, na przykład jeśli nie chcemy czytać ich na bieżąco. Jak widzimy, rzeczy do odblokowania w menu kolekcji mamy całe mnóstwo. Wspomagacze, wrogowie, wygląd, strony Revelio, zwierzęta, miotły, składniki, wyczarowania. To jest, to służy do pokojowi, tego to wykorzystujemy w pokoju życzeń i miejscu, które pozwala nam zdobywać surowce. Daje nam dostęp do zwierząt też. Też taki sposób gry na wytłumaczenie, że musimy dużo nadrabiać jako piąty roczniak, który zaczyna na piątym roku. I ten pokój też nie będzie nas potem dostępny. Uchwyty różdżek, tak, coś co mamy dostępne w menu wyposażenia przed chwilą. I atrybuty. Atrybuty to jest właśnie mechanika pasywna, która też będzie odblokowana na nas dopiero później. Ok. Ruszamy na lekcję zaklęć. Widzicie, szkoła ma mnóstwo jakichś takich ciekawych miejsc, tak, orkiestra. Uczniowie tam prowadzą swoje rozmowy. Te rozmowy z czasem oczywiście się powtórzą. Ale te wydarzenia interaktywne są na tyle częste, że mnie dają nam poczucie imersji, a niekoniecznie o nie słyszę to po raz 50. Odblokujemy sobie tutaj checkpoint. Kotki oczywiście możemy głaskać. Can you pet the cat? Dopisów tutaj niestety nie ma. Yes, you can. Miau. Jako Hufflepuff oczywiście będziemy musieli pogłaskać każdego spotkanego kota. Mam nadzieję, że to jest jakiś ukryty achievement. Pogłaskałeś wszystkie koty w grze. Jeszcze wyżej. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. She never even wears it. I sent a love letter to Imelda Reyes once, but I think she thought I was making fun of her because she's been rude to me ever since. And I said she was out. Tak, te rozmowy uczniów to na różnych poziomach. Jak te rozmowy uczniów? I'd like to send out. Here, behind you, there is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold
with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ma specyficzne metody, profesor Nolan. Nikt nie pamiętał na piątym roku, nikt nie pamiętał jednego z podstawowych zaklęć. Kiepski rok. Albo się nikt po prostu nie chciał wychylić, jak to w klasie, nie? Albo się nikt nie chce odezwać, bo inni patrzą na niego jak na kujona. Albo cała reszta faktycznie po prostu nie wie, nie? No dobra. Uczymy się zaklęcia Akio, zaklęcia przywołującego. Ma kolor fioletowy. Akio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off, Very simply, cast Akio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Tak, widzimy oczywiście tej linii punktów, tak? Im dalej zaciągniemy kulę, tym więcej punktów zdobędziemy. Ale nie możemy przesadzić, bo nam spadnie z platformy. Zaklęcie Akio działa w dosyć specyficzny sposób. Z tego powodu, że musimy, jest to jedno z niewielu zaklęć, które musimy praktycznie kontrolować, trzymać, nie tylko aktywować, ale też nim sterować. Oczywiście zaklęcie przyciąga cel bliżej osoby rzucającej, przytrzyma prawy trigger i naciśnie przypisany przycisk, by rzucić. Zaklęcie to standardowe. Puść prawy trigger, by przerwać zaklęcie, czyli ono będzie działać dopóki trzymamy prawy trigger, co jest dosyć unikatowe. Okej, ma też kolor fioletowy, więc sugeruje nam, że będzie używany do przebicia zaklęć obronnych właśnie tego koloru. Dodatkowo ja nazywam te fioletowe zaklęcia zaklęciami utylitarnymi, bo to są często zaklęcia, które pozwalają nam też manipulować światem.
Tak, ale Levioso i te rzuty zaklęci często manipulujemy postaciami, tak fioletowymi zaklęciami manipulujemy światem, aktywujemy jakieś platformy, przewracamy coś, pchniemy, rozwalamy i tak dalej. Dobra, to co, zagrajmy w tę grę. Splendid! Całkiem nieźle. Aha, i kolejny, tak? Dobrze, żeby było nie wrzucić sobie jednej kuli w drugą. Excellent control there. To się przydaje, gdy gramy z innym graczem. Very good. Ale sobie nie chcemy ich zbić. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Tak, i teraz gramy przeciwko innemu graczowi, czy tam NPC-towi. Let us see this. I zaczyna się robić ciekawie. Okay. There we go. 50 punktów. Bardzo dobrze. Na caj. A my spróbujemy zrobić w ten sposób. Akion. I tak, zbiliśmy jej kulę. Yep. Straciła tym samym punktem. Bo liczą się punkty, które są na koniec jakby meczu, a nie zdobyte. Czyli tam, gdzie są kule na koniec, tam w ten sposób podsumuje nasze punkty. Oczywiście, gdyby to była gra PvP, no to bez sensu, bo gracz, który zaczyna, zawsze miałby trudniej. Bo drugi gracz zawsze może mu zbić jego kulę. Chyba za lekko, za wcześnie odpuściłem. Okay. O, teraz ona ma szansę zbić naszą. Ale nie zrobi tego, nie uda się. That is how it's done. Czy mi się uda zbić tą pierwszą? No tej drugiej nie zbiję, bo jest dosłownie przed moją. No, może być ciężko, zobaczymy. O, zbiłem swoją. Not to worry. Tym samym zremisowaliśmy. Let's make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. There we go. Dobra, spróbujemy. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Tylko jej pomogłem. That's it! Be sharp. Ale może mi się uda ją zbić z czasem. Tak, tam to jest na 30. Na 50, okej. No dobra. A, znowu za lekko. Well done. Let us see this. Remarkable.
Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Face comes back. Dobra. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. I to jest wgląd w szkoły inne niż Hogwart. Oczywiście znam część z tych szkół, na przykład z Czary Ognia, tak? Bobaton i Durmstrang, czy jak to tam się nazywało. A tutaj mamy jedną szkołę afrykańską. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Bardzo ciekawe. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Okay. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Też takie fajne, subtelne rozbudowanie świata Pottera, tak? Zakręcia bez różdżki. Widzieliśmy je oczywiście w świecie Pottera, tak? Ta różdżka jest takim fokusem, tak może pozwala wyzwolić te zakręcia łatwiej. Ale jest w jakiś sposób też ograniczona, bo jeśli może czarodziej jest czarownica nauczona, przyzwyczajona do różdżki, może trudniej te zakręcia wywołać bez niej, a czasami jest to konieczne. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive, not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. No tak, to te gesty tak dodają takiego, co wizualnie to się lepiej przekłada na świat, ale oczywiście to jakby mechanicznie ma sens, tak? Te różdżki mają magiczne substancje, jakieś tam pióra Feniksa i tak dalej, więc są takim fokusem pozwalającym uzyskać większy efekt dla czaru. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Akio on humans. A word if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Tak, Nacjonaj też oprócz pisania nam w piękny sposób swojej szkoły, swojej rodzimej szkoły, Wagadu też wspomniała, że jej mama jest tutaj nauczycielką, tak? Uczy wróżbiarstwa bodaj, jeśli dobrze pamiętam. Okej, poznaliśmy zakręcie Levioso, poznaliśmy zakręcie Akio. Mamy nowe misje. Tak. Spotka się z profesorem Weasley w pracowni transmutacji. Okej. Okay.
Pierwsze zajęcie za nami. Oczywiście jeszcze nas czeka Hogsmeade. Może tam nas wyśle właśnie profesor Weasley. Ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.